Dzień dobry, przewodnik po prawie oświatowym, a ze mną radca prawny Robert Gałęski. Dzień dobry, panie Robercie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Bardzo ważny temat dzisiaj przed nami. Myślę, że szczególnie dla tych, którzy być może myślą o otwarciu kolejnej placówki lub swojej pierwszej placówki, ale nie tylko. 10 bardzo ważnych i myślę, że dosyć trudnych pytań o umowę najmu przy otwieraniu przedszkola. Zacznijmy sobie od tego, czy w ogóle przedszkole i szkoła jako placówka mogą być stroną przy umowie najmu? Wyjaśnijmy sobie tę kwestię i tak i nie, w zależności od tego, czy podchodzimy do tego w znaczeniu, w ujęciu potocznym czy prawnym. Zacznę może od ujęcia prawnego. Prawnie nie, ponieważ ani przedszkole, ani szkoła nie posiada zdolności prawnych. To są jednostki organizacyjne, które jako takie samodzielnie stroną umowy najmu być nie mogą. Natomiast jak najbardziej umowę najmu może zawrzeć organ prowadzący tego rodzaju placówki, na przykład osoba fizyczna czy osoba prawna, i być stroną tej umowy. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by oznaczyć w umowie, że stroną tej umowy jest dana osoba fizyczna prowadząca na przykład działalność oświatową, czy przedszkole, czy szkołę o takiej i takiej nazwie. Natomiast nie zmienia to faktu, że formalnie z punktu widzenia prawa cywilnego stroną umowy będzie wówczas organ prowadzący, nie zaś samo przedszkole, czy nie zaś sama szkoła, bo ona jako taka z punktu widzenia prawa cywilnego nie funkcjonuje jako byt samodzielny. Bardzo ciekawe pytanie drugie. Czy lokal pod przedszkole można wynająć nieodpłatnie? Można, ale nie będzie to najem. Dlaczego? I też trzeba wyjaśnić sobie, co rozumiemy pod pojęciem nieodpłatnie. Bo drodzy Państwo, czym jest najem? Najem to jest umowa cywilnoprawna, gdzie jedna ze stron wynajmująca oddaje nam w tym wypadku lokal czy nieruchomość z budynkiem do używania, a my w zamian za to zobowiązujemy się płacić mu czynsz. Więc ten czynsz musi być, byśmy mieli do czynienia z umową najmu. Jeżeli nie ma czynszu i oddaje nam ktoś lokal wyraźnie w umowie wskazując nieodpłatnie, nie jest to najem. Będzie to użyczenie, może to użytkowanie. Nie będzie to najem. Natomiast, drodzy Państwo, niekoniecznie czynsz musi być płatny pieniądze. Nie zawsze w umowach najmu określa się, że w zamian za oddanie rzeczy w najem muszę zapłacić taką i taką kwotę pieniężną. To świadczenie wzajemne może na przykład przybrać postać świadczeń remontowych, do których się zobowiązuje, wydatków na utrzymanie, a nawet polepszenie jakości tej nieruchomości, pełnych kosztów jej utrzymania, a zatem czynsz być musi, ale nie zawsze musi przybrać formę co miesięcznej, czy tam co kwartalnej kwoty pieniężnej, którą musimy opłacać na rachunek wynajmującego. A jeżeli chodzi o samą umowę, to czy konieczne jest jej podpisanie z właścicielem? Generalnie w ogóle nie musi być forma pisemna co do zasady. Drodzy Państwo, bo umowy najmu kodeks cywilny przewiduje jedynie takie obostrzenie, że jeżeli umowa jest na czas oznaczony dłuższy niż rok, powinna być sporządzona w formie pisemnej, bo inaczej będzie uważana za umowę zawartą na czas nieoznaczony. Co to oznacza? To oznacza, że generalnie umowę najmu możemy, mówiąc w cudzysłowie, zawrzeć nieelegancko na tak zwaną gębę, ale jak najbardziej, i tu polecam, jednak sporządzanie umów w formie pisemnej to po pierwsze jest przydatne i konieczne przy rozliczaniu dotacji, ułatwia nam sprawę, bo mamy tam wyraźnie kwotę czynszu i organ dotujący może się domagać wykazania na jakich warunkach, ile płacimy. No i oczywiście w razie jakichkolwiek ewentualnych sporów ta umowa w formie pisemnej też pewnie nam pomoże. Bo drodzy Państwo, umowy na piśmie, generalnie umowy te takie stwierdzone dokumentem, aktem notarialnym, poświadczeniem, pisemnie, no one są sporządzane na wypadek problemów. Jeżeli wszystko jest dogadane, gra, obie strony mają do siebie zaufanie, no to to wszystko funkcjonuje bez konieczności sięgania do podpisanej umowy. Umowy są na złe czasy.
nie na dobre. Wspomniał Pan wcześniej o tym, że podpisanie, czy tam właśnie niepodpisanie takiej umowy na czas dłuższy niż rok trochę zmienia jej postać. Czy właśnie to, na jaki czas podpisujemy tę umowę najmu, ma jeszcze jakiś wpływ na zakres naszych praw jako najemców? Tak, bardzo istotne i bardzo ważne, drodzy Państwo. Ale zanim do tego przejdę, chciałbym wrzucić jedną rzecz, o której tutaj nie wspomnieliśmy na samym początku, a może być istotna, bo przyszła mi na myśl jedna problematyczna sprawa. Czy ja muszę mieć lokal z tytułem prawnym, żeby otworzyć przedszkole lub szkołę? Czyli innymi słowy, czy muszę zawrzeć umowę najmu? Czy na przykład muszę mieć tytuł prawny do lokalu? I tu, drodzy Państwo, odpowiem króciutko, nie. Nie ma takiego wymogu, żeby dysponować tytułem prawnym, formalnym, do lokalu. Co to oznacza? To oznacza, że na przykład wpis do ewidencji placówek oświatowych musi nastąpić, jeżeli posiadamy stosowne opinie, bo jesteśmy na przykład tylko posiadaczem samoistnym lokalu. Natomiast nie musimy dysponować formalnym tytułem prawnym, umową najmu, dzierżawy i tym podobne. Ale wróćmy do tego zasadniczego postawionego przez Panią pytania. Czy to ma istotne znaczenie, czy jest to umowa na czas oznaczony, czy nieoznaczony, bo o takich generalnie umowach tutaj mówimy. Tak, jak najbardziej. Z jednego podstawowego powodu. Możliwości i przyczyn wypowiedzenia tej umowy, bo to jest zawsze groźba, która wisi nad nami jako organem prowadzącym szkołę, przedszkole. Żeby nie daj Boże ktoś nam tego nie wypowiedział i postawił nas w trudnej sytuacji. Generalnie, drodzy Państwo, jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony, czyli mamy początek jej obowiązywania, a koniec nie jest określony, tak długo obowiązuje, jak któraś ze stron jej nie wypowie. Wówczas, drodzy Państwo, jak już wspomniałem, ona obowiązuje do momentu wypowiedzenia, przy czym każda ze stron może ją wypowiedzieć w terminie określonym w umowie. Jeżeli w umowie nie ma terminu wypowiedzenia, tu proszę zwrócić uwagę, żeby ten termin wypowiedzenia był odpowiednio długi z punktu widzenia charakteru prowadzonej działalności państwa, czyli tej działalności oświatowej. Patrz, rok szkolny, kiedy się kończy, kiedy zaczyna. Najlepiej to uzgodnić w taki sposób, aby odpowiednio wcześniej, także pod kątem ewentualnej jej likwidacji prowadzonej działalności oświatowej, zgłoszenia tego do kuratorium, mieć odpowiednie wyprzedzenie. I aby ten upływ okresu wypowiedzenia następował najlepiej z chwilą zakończenia roku szkolnego. Warto na to zwrócić uwagę w umowie. Natomiast zawsze umowę zawartą na czas nieokreślony strony, każda ze stron może wypowiedzieć bez podawania przyczyn. Po prostu wypowiadam i już. Bo uznałem, że to dalej trwać nie powinno, mam inne zamiary, inne cele. Natomiast umowa na czas oznaczony, jak sama nazwa wskazuje, ona jest od do, na przykład na okres 5 lat, od dnia do dnia. I drodzy Państwo, co do zasady, takiej umowy w tym okresie wypowiedzieć nie można. Chyba że w umowie strony przewidują określone, konkretnie opisane zdarzenia, które taką możliwość otwierają. Jeżeli tego nie ma, umowa trwa przez te 5 lat w sposób nienaruszony. Natomiast jeżeli takie zdarzenie zostanie zdefiniowane w umowie, bo na przykład mogę Ci wypowiedzieć umowę, którą zawarliśmy na 5 lat, dlatego że Ty nie opłacasz mi czynszu przez 3 kolejne okresy, albo jeżeli dopuścisz się zagrożenia funkcjonowania tego lokalu, jego bezpieczeństwa, bo nie dopełniłeś obowiązków przeciwpożarowych, to jeżeli jest dokładnie określona okoliczność, to istnieje możliwość wypowiedzenia tej umowy, mimo że nie upłynie jeszcze okres jej obowiązywania. Taka uwaga, drodzy Państwo. Czasami możecie spotkać się z możliwością zawarcia umowy na wiele lat. Wiele to znaczy kilka lub kilkanaście. Jeżeli ktoś chce stabilnie i długotrwale prowadzić działalność, też chętnie takie umowy chce zawierać, żeby mieć pewną trwałą sytuację prawną. Załóżmy, udało mi się zawrzeć umowę na lat 12.
Czas określony od dnia takiego, 12 lat upływa, umowa ma wygasnąć. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że w momencie, w którym minie 10 rok funkcjonowania tej umowy, ona przestaje być umową z mocy prawa, zawartą na czas określony, a staje się umową na czas nieokreślony. Taka jest sytuacja, taka jest konstrukcja. Czyli nie jest tak, że umowa zawarta na 12 lat od razu staje się umową na czas nieoznaczony. Nie, nie. To jest umowa na czas oznaczony, natomiast upływa 10 rok jej obowiązywania i dopiero wówczas ona przekształca się na umowę na czas nieokreślony. To może być istotne potem, bo Państwo możecie sądzić, iż no, mam jeszcze 2 spokojne lata funkcjonowania, a tu bam, nagle wypowiedzenie w terminie kodeksowym, czyli 3-miesięcznym. I jest konsternacja. Co dzieje się w przypadku, kiedy mamy wynajęty lokal i występuje potrzeba wyremontowania tego lokalu albo występują w nim jakieś szkody? Kto wtedy powinien pokrywać koszta? Drodzy Państwo, generalnie powinna to regulować umowa stron. Natomiast jeżeli umowa tego nie reguluje, to jest kodeksowa zasada, że najemcę, czyli tego, kto bierze lokal w najem i go używa, obciążają jedynie drobne nakłady remontowe w stylu malowanie, drobne naprawy, malowanie okien od wewnątrz, drzwi od wewnątrz, czyli takie, nazwijmy to, prace remontowe, ale o bardzo małym rozmiarze. Codzienne utrzymanie w stanie niepogorszonym, nazwalibyśmy to raczej pracami konserwacyjnymi, w mniejszym stopniu remontowym. Natomiast te takie poważniejsze remonty, poważniejsze naprawy wszelkiego rodzaju instalacji, to obciąża wynajmującego. Czyli i tu właśnie, drodzy Państwo, właściciela nieruchomości? Niekoniecznie, ponieważ pamiętajcie Państwo, że wynająć rzecz od kogoś, na przykład lokal, wcale nie musi to być właściciel. Państwo możecie wynająć lokal od osoby zupełnie niezwiązanej z właścicielem, ba, nawet nie mającej tytułu prawnego do lokalu. Ona tylko musi mieć możliwość zagwarantowania wam jednego. Udostępnienia wam tego lokalu, budynku, jeżeli ma taką możliwość, bo jest na przykład posiadaczem samoistnym, a nie jest formalnie właścicielem, to jak najbardziej najem jest ważny. Niejednokrotnie też możecie zawierać podnajem, czyli to najemca wam oddaje lokal w najem dalej. Czyli nie trzeba być właścicielem, by wynająć lokal. I nie trzeba umowy najmu podpisywać z właścicielem tego lokalu, który nam zostaje udostępniony. Wracając jeszcze na chwilę do kwestii wypowiadania umowy, załóżmy, że jestem wynajmującym i zawarliśmy umowę najmu na czas nieokreślony. Czy ja mogę ją wypowiedzieć pod dowolnym powodem według własnego uznania? Odpowiem przewrotnie. I tak, i nie. Dlaczego i tak, i nie? Ponieważ w przypadku umowy na czas nieoznaczony generalnie ja jako wynajmujący mogę ją w każdym czasie wypowiedzieć, ale nie mogę nadużywać swojego prawa. Opiszę to Państwu na przykładach z życia, gdzie w sytuacji, gdy osoba prowadząca, tutaj akurat niepubliczne przedszkole, występowała z roszczeniem o uzupełnienie dotacji, o zapłatę kwoty pieniężnej w związku z zaniżeniem dotacji w latach ubiegłych. I to jest dosyć notorycznie spotykana sytuacja, że gmina w takim wypadku nagle wypowiada umowę najmu lokalu, który był wynajmowany tej osobie pod przedszkole. No, składam wypowiedzenie. Dlaczego? No i jeżeli z okoliczności wynika. No ktoś może powiedzieć, o Boże, no przecież może gmina w każdym czasie w tym momencie wypowiedzieć. Umowa na czas nieoznaczony, jej własność może z tego skorzystać. Drodzy Państwo, niezupełnie. Prawo polskie bowiem zakazuje nadużywania swoich praw, czyli korzystania z nich w taki sposób, że godziłoby to w zasadę współżycia społecznego, byłoby niegodziwe. Jeżeli mamy sytuację i materiał dowodowy na to wskazuje, bo na przykład pan burmistrz publicznie o tym mówi,
że zrobił to dlatego, żeby mu utrzeć nosa i ukarać. Za bezczelność i pozywanie gminy o określone roszczenie. To w mojej ocenie, w takiej sytuacji, kiedy nie ma innych racjonalnych powodów, jak tylko represja i sposób sekowania czy prześladowania tej osoby, za co? Za to, że dochodzi przed sądem, a więc poddaje spór rozstrzygnięciu niezawisłego sądu. No, nie wysyła za przeproszeniem jakichś młodzieńców o grubych karkach, lecz robi, stara się spór rozwiązać w sposób cywilizowany. W zamian za to spotyka ją sankcja, represja, to mamy do czynienia z motywami niegodziwymi. I w takim wypadku, drodzy Państwo, takie wypowiedzenie może być przez sąd uznane za bezskuteczne, że drodzy Państwo, tutaj jest nadużycie. Żadne racjonalne powody poza jednym. Chcieliście go ukarać, chcieliście go zastraszyć, chcieliście zmusić go do tego, żeby albo wycofał swoje roszczenia, albo zaprzestał działalności i przestał być dla was jakimkolwiek problemem. To jest niegodziwe. I w takim przypadku można się bronić, można złożyć nawet powództwo o ustalenie do sądu, że wypowiedzenie było bezskuteczne. Że mimo złożenia oświadczenia woli nie wywołało ono skutku i umowa najmu trwa dalej. Co więcej, można żądać zabezpieczenia takiego powództwa, drodzy Państwo, poprzez wstrzymanie na przykład działań eksmisyjnych, poprzez wstrzymanie, które też nie powinny mieć miejsca od razu, ale poprzez wstrzymanie na przykład czynności gminy zmierzających do wynajęcia innym podmiotom tego lokalu. Bo ktoś już się zgłosił, że chce takie przedszkole prowadzić dalej. Dziwnym trafem krewny lub znajomy królika. Prawda? Wcale nie rzadkie przypadki. I wówczas można swoich praw bronić i dochodzić, a nawet zabezpieczyć. Dlatego też odpowiadając, co do zasady może w każdym czasie i według własnych przyczyn i powodów, ale nie mogą być to powody niegodziwe, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, nie zasługujące na aprobatę i akceptację. Co dzieje się z nakładami w przypadku najmowanego lokalu? Czy my jako najemca mamy prawo dochodzić ich zwrotu? Drodzy Państwo, i to kolejny punkt, na który należy zwrócić uwagę w umowie. Wszystko bowiem reguluje, powinna regulować tutaj umowa i ona ma pierwszeństwo. Co przewiduje? Na ogół wynajmujący chcą się zwolnić z problemu i wrzucają klauzulę, że poniesione nakłady bezpowrotnie przechodzą na ich własność i najemca nie ma prawa żądać ich rozliczenia. I oczywiście taka klauzula w umowie jest jak najbardziej dopuszczalna. Natomiast jeżeli strony tej kwestii nie uregulują w sposób szczegółowy w umowie, to wówczas najemca ma możliwość żądania zwrotu poniesionych nakładów, ale w pierwszej kolejności musi złożyć oświadczenie wynajmujące. To on decyduje w tym momencie, czy bierze lokal z nakładami, taki jak jest w chwili wydania, z tymi wszystkimi remontami, nakładami, nowymi urządzeniami zamontowanymi przez najemcę, czy też domaga się przywrócenia stanu lokalu, stanu budynku do sytuacji z chwili oddania w najem. Przy czym nie musi być to wyraźne złożone oświadczenie woli, bo bardzo często zdarza się tak, że oddajemy lokal po najmie tak, jak go, że tak powiem, zamknęliśmy ze wszystkimi nakładami, a wynajmujący przejmuje go, nie przejmuje się tym, nie składa żadnych oświadczeń, co więcej, zagospodarowuje ten lokal dalej. I wtedy, drodzy Państwo, można przyjąć, że tego rodzaju oświadczenie wynajmującego zostało złożone konkludentnie, że on chce ten lokal tak i już ubogacony. I to nam otwiera możliwość żądania rozliczenia nakładu. Przy czym tu należy pamiętać, jest bardzo krótki termin tego rodzaju żądania. W terminie roku od oddania zwrotu tej nieruchomości, zwrotu tego lokalu, możemy domagać się rozliczenia i to w zakresie terminu prekluzyjnego, czyli po upływie roku tracimy zupełnie to uprawnienie. A więc spieszmy się. Jeżeli po rozwiązaniu umowy najmu
załóżmy, że nie zwrócimy lokalu na czas, to jakie czekają nas za to konsekwencje? Musimy spojrzeć do umowy, jakie przewiduje umowa konsekwencje. Może być bowiem wprowadzona tam kara umowna, jakaś określona. Też nie będę się w tej chwili rozwodził na temat wysokości tej kary, warunków jej płatności. Generalnie w takim wypadku karę umowną można wprowadzić do umowy. Za każdy dzień niezwrócenia po terminie zwrotu może być wprowadzona kwotowo kara pieniężna do zapłaty. I ta kara umowna będzie naliczana. Natomiast jeżeli takich regulacji nie ma, a ja nie zwracam lokalu, funkcjonuje w nim dalej, to po pierwsze oczywiście wynajmujący nie może przyjść, wyrzucić mnie z niego. Byłoby to działanie nielegalne, ja mógłbym w sądzie dochodzić ochrony posiadania. Musi być tytuł eksmisyjny, czyli musi wystąpić ta osoba do sądu, uzyskać wyrok nakazujący mi opuszczenie tego lokalu. Natomiast jeżeli takie działania nie są podejmowane, ja w tym lokalu funkcjonuję dalej, to wówczas uprawniony właściciel może ode mnie domagać się wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z tego lokalu. To może być uciążliwe, szczególnie jeżeli wcześniej płaciłem czynsz na warunkach preferencyjnych, bo wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu generalnie szacuje się, liczy się w oparciu o obowiązujące na danym rynku stawki czynszowe. W związku z tym to, że pozostaję w tym lokalu, umowa najmu się zakończyła, nie oznacza, że nie będę zobowiązany do zapłaty za korzystanie z lokalu. Ale właśnie, co do tych kwot, które ustalamy, załóżmy w umowie na te dni, które już wykraczają poza czas trwania umowy najmu, to mamy jakiś górny limit, w którym musimy się zmieścić? To znaczy, czy są jakieś stawki maksymalne? Czy to jest jakaś kwota, którą jakby wyznaczamy sami, czy jednak musimy się zmieścić w jakiejś maksymalnej granicy? Jeśli chodzi o przypadek kary umownej, jeżeli załóżmy byśmy to wprowadzili karą umowną, to generalnie tak, że są tylko otwarte klauzule, zasady współżycia społecznego i miarkowanie przez sąd. Możemy wtedy się bronić, że nie wiem, stawka kary umownej w wysokości 10 tysięcy za kilkanaście metrów kwadratowych za dzień to jest jakaś aberracja i pewnie sąd się do tego przychyli i odwoła się do stawek przeciętnych rynkowych i radykalnie będzie zmniejszał nam tą karę umowną. Natomiast przy bezumownym korzystaniu to są średnie stawki, które wylicza na ogół biegły, biorąc pod uwagę średnie czynsze na danym rynku, więc to też nie są z sufitu wartości. To są przede wszystkim średnie wartości szacowane przez biegłego w postępowaniu. Spornym załóżmy. Albo bierzemy pod uwagę, no bo mniej więcej jesteśmy w stanie oszacować, ile za metr w naszym mieście tego rodzaju lokal lub zbliżony chodzi, jaka jest stawka najmu i mniej więcej na takim poziomie wartości będą te opłaty za bezumowne korzystanie. Niekiedy nazywa się to odszkodowaniem za bezumowne korzystanie, ale to nie ma wiele wspólnego z odszkodowaniem. To jest potoczna nazwa. Jest to generalnie wynagrodzenie za bezumowne korzystanie. To było zatem ostatnie z tych 10 zapowiedzianych pytań. Czy jest jeszcze coś, na co warto zwrócić uwagę, co warto pamiętać w momencie, kiedy zamierzamy podpisać umowę najmu? Tak, drodzy Państwo, też proszę zwrócić uwagę właśnie na te terminy wypowiedzenia. Ja zasygnalizowałem jedną rzecz. Szczególnie jeżeli nieruchomość, na przykład przy umowie z gminą, zawierana jest dokładnie na realizację ściśle określonego celu zdefiniowanego w tej umowie, czyli na przykład prowadzenie szkoły, przedszkola. Osobiście uważam, że w takim wypadku, w sytuacji celowego wynajęcia tego lokalu, tej nieruchomości na ten rodzaj działalności, przy okresach wypowiedzeń, niezależnie od tego, co tam jest w treści tej umowy, trzeba brać pod uwagę przepisy ustawowe dotyczące roków, lat szkolnych, czyli kiedy rok szkolny się zaczyna, a kiedy kończy. I w mojej ocenie, jeżeli termin wypowiedzenia upływałby przed zakończeniem roku szkolnego, no to osobiście mam pewne wątpliwości, czy nie należałoby terminu wypowiedzenia tej umowy, jej rozwiązania, przesunąć do końca roku szkolnego, bowiem obie strony zdawały sobie sprawę,
po co jest ta nieruchomość i jakiego rodzaju działalność będzie w niej prowadzona. Także ja bym postulował tutaj jednak obronę tezy, że jeżeli jest termin wypowiedzenia umowy najmu upływa w ciągu roku szkolnego, moment rozwiązania umowy najmu powinien być przesunięty na dzień 31 sierpnia danego roku szkolnego, nie zaś wcześniej, by najem nie wygasał w ciągu roku szkolnego, jeśli obie strony wiedziały, po co ta nieruchomość jest wynajmowana i cel wykorzystania tej nieruchomości był ściśle określony w umowie, zdefiniowany i też zdeterminowany, bo ja jako najemca nie mogę jej już wykorzystać na nic innego. Panie Robercie, to bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie odpowiedzi na dzisiaj i dodatkowe wskazówki również. Spotykamy się w kolejnym odcinku za 2 tygodnie, prawdopodobnie tym razem z panem Wojciechem, zatem z panem Robertem myślę, że dopiero za miesiąc. Zachęcam też do obejrzenia wcześniejszych odcinków. Raz jeszcze dziękuję i do zobaczenia.